Ile razy mam wam powtarzać, sukinsyny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Gothic. I dzisiaj wracamy ze starej kopalni i nie pójdziemy od razu do starego obozu. Tak, stara kopalnia, stary obóz. Stara gra. Stary Nikoś, stary pan prezes, starzy widzowie, stary kanał. Dobra, już nie wiem, co mnie odbija. Dzisiaj miałem szczepienie w ogóle. Szczepienie na tężec i coś tam. To jest to szczepienie, które trzeba wykonać po 18 roku życia. I w ogóle powinienem je mieć już dawno, bo 18 miałem w kwietniu. A jest kurwa w październiku, ja poszedłem dopiero teraz. I pomyliły mi się daty egzaminu na prawo jazdy, bo dowiedziałem się, że ten egzamin mam jednak nie 14, a 18. Niestety. Taka data mało odpowiednia. I zauważyłem, że bardzo głośno słychać tą moją klawiaturę, bo musicie mi wybaczyć, ale ja strasznie mocno po niej walę, więc postaram się robić to delikatniej. Niestety robię czasami takie rzeczy. No i chciałbym wam tego oszczędzić, więc postaram się to zrobić i mam nadzieję, że nie jesteście źli, że było to tak bardzo słychać przez ostatnie odcinki. Postaram się ciszej, obiecuję. Być może jeszcze spróbujemy całkowicie spróbuję wyłączyć całkowicie, jak to się nazywa, mówienie pod przycisk, bo to też trochę mi utrudnia grę i zobaczymy, jak to będzie. Akurat dzisiaj jeszcze moja babcia jest w domu, ale jak pójdzie do pracy, to możemy spróbować bez. Oj. To się źle skończy. Nie, krwiopijcy nie zabije jeszcze. Znaczy, w pojedynkę to dałbym sobie z nim radę na spokojnie, ale jak ich jest trójka, to niestety nie ma szans zbyt dużych, bo ja mam za mało życia, żeby z nimi walczyć, ale tutaj jest godny mnie przeciwnik. Panie Sierwozła, kotku. Gini, przerośnięty gołębie. Gincie wszystkie. Ciekawe, jak będą wyglądały sierwojady w nowym Gothicu. I ciekawe mnie, czy też będzie remake dwójki, bo no dwójka też nie jest za piękna graficznie. A jak byłby remake trójki, ło! Ale miał kurwa mokro, przecież ta gra ma taki wielki świat, tak wielki otwarty świat. Jakby tam były nowe questy w tych miastach, jakby to wszystko było zrobione od nowa. Wow, ja bym się po prostu posrał ze szczęścia chyba. Bo naprawdę, ta gra jest cudowna. Teraz wchodzimy sobie tutaj. I czy ja tutaj sobie dam radę jeszcze podexpić, żeby dobić kolejny poziom? Być może i tak. Ja nie pamiętam, ile tu jest questów, ale powinniśmy dać radę. Nikt nas tutaj nie zatrzymuje. Okej, okay. Oni mają w dupie. Są szkodniki, jak sama ich nazwa mówi. Oni mają szkodzić, nie pomagać. Więc ich nie obchodzi, czy ja sobie wejdę, czy nie wejdę. I jeszcze jedna rzecz. Jaką ja bym chciał postacią grać w tej grze? W tej grze granie ogólnie wojownikiem jest cholernie nudne, bo później mamy punktów umiejętności i nie ma co z nimi robić, więc ogólnie no to zagramy pod co zagramy? Oj, telefon, sorki. Zagramy pod, jak to się nazywa? Pod maga, no tak, no przecież, pod maga. Bo no niestety, 20 level tak naprawdę wojownikiem i nie ma co robić. Idziemy do nowego obozu oczywiście. Mamy też do zrobienia kilka questów. Chcesz przejść przez tę bramę? A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Czym zajmują się najemnicy? Jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni Li. To wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. Co robią magowie? Badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy. O ile się orientuję, zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. To chyba niebezpieczne. Magowie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. Macie tutaj wielką hałdę rudy?
Aha, można tak powiedzieć. Za taką ilość rudy Robar sprzedałby własną żonę. Ale my mamy gdzieś tego starego pierdziela. Chcemy się stąd wydostać. Gdzie jest ten kopiec? Chcesz zobaczyć wielką górę rudy, co? Na środku jaskini jest dziura. Tam wszystko zrzucają. Ale nie pozwolą ci się do niej zbliżyć, mówię ci. Magowie i nasi ludzie pilnują rudy dniem i nocą. Pytałem z ciekawości. A co z innymi ludźmi? Szumowiny, bez wyjątku. Mają gdzieś ten obóz. Już wolałbym, żeby byle zbieracze ryżu pilnowali bramy. Co słychać w obozie? Krety nadal pracują. Kiedy uzbierają dość rudy, wysadzimy ją w powietrze. Uważaj na siebie. No oni też mają dość ciekawy plan na to, jak rozwiązać tą sytuację, ale idziemy dalej. Tutaj mamy pierwszego koleżkę z questem. I znowu walnąłem w klawiaturę, przepraszam. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne. Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Czy to ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. Pewnie patrzył, jak budują. No dobra, lecimy dalej. Musimy iść chyba, jeśli się nie mylę, w kopalni tutaj, bo oni też mają swoją kopalnię. A, to już wiecie, że mają kopalnię, tak było już było o tym gadane. U nich w kopalni możemy dostać pancerz za darmo, jeśli się nie mylę. Więc warto będzie tam się przejść. No plus jeszcze tutaj w obozie będzie kilka questów do wykonania. Między innymi możemy zdradzić stary obóz. Możemy im... No nie będę mówił w jaki sposób. Ale możemy im wyrządzić krzywdę, na której i tak zyskamy i nawet sam Diego się tym zainteresuje. Diego będzie miał w tym najprawdopodobniej swoje udziały, ale to potem wam powiem, dlaczego opłaca się to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Sierpo zjady zabite, teraz się trzeba wyleczyć. Oj, ale to mało leczy. Jagódki. To za więcej. I można lecieć. Ale mnie irytuje to ten caps lock. Strasznie mnie to irytuje. No ale niestety, póki co to trzeba tak grać. Czy to będzie wilk, czy mi się wydaje na drodze? Bo chyba tak. Chociaż nie wiem, może. Może i nie. Będzie kretoszczur chyba. Kurczę, jakoś tak. Tak, są tam kretoszczury, ale jakoś tak się boję tego wilka, bo chyba ja nie mam z wilkiem jeszcze szans wygrać w pojedynku. Kretoszczur to tam łatwiutko. Bez problemu. Wszystko szybciutko. No ale nie no, w ostatnim odcinku, dwa odcinki temu chyba, wilk mnie zabił bez najmniejszego problemu, więc tutaj będzie trzeba uważać. No i tak jak mówiłem wcześniej, trzeba też strasznie uważać. Ja muszę strasznie uważać z tym mikrofonem. I tak, mamy tutaj wilka, który właśnie zabił kretoszczurów kilka, ale mi się zrymowało. Nie no, jednego zabił. Oczywiście spróbuję z nim zawalczyć, chociaż nie widzę tak naprawdę większej szansy na to, że mogę go pokonać. Ale jak kto nie ryzykuje, to nie pije szampana, nie? Oj. Ja nie mam raczej szans z tym wilkiem, więc pozwolę go sobie obejść. Nie wiem. Może jak będę miał ten pancerz z kopalni, to wtedy spróbujemy. Teraz tylko zgarnę ekspa z kretoszczura i lecimy dalej. Zobaczymy też, ile ten pancerz da mi punktów obrony. No bo jak wiadomo, jak nic to nie zmieni, no to po co mam walczyć jeszcze raz z tym wilkiem. A, gość. Nie próbuj nam tutaj sprawiać żadnych kłopotów, bo oberwiesz.
chcę się dostać do kopalni. Nie wróżę ci wielkich szans powodzenia, ale pogadaj z Okylem. Lepiej już sobie pójdę. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Tak, rozumiemy się. Nie zrobię wam tutaj syfu. Chyba. Postaram się. Teraz pytanie, kto nam tutaj daje ten pancerz? Jakaś imienna postać musi być. Nie bezimienna, jak ja. Ja niestety nie mam imienia. Chyba nawet mówiłem w którymś z odcinków, że nasza postać nie ma imienia i dowiemy się o tym fabularnie. Kim jesteś? Jestem Okyl. To ja rozkazuję w kotle. Tylko się tu trochę rozejrzę. Tylko nie próbuj rozrabiać w kotle, bo trafisz do piachu szybciej niż myślisz. Chciałem rzucić okiem na kopalnię. O, chciałeś sobie zrobić mały spacer po kopalni, co? Widzę, że nie masz pojęcia, co się tutaj dzieje. Nikt nie może wejść do kopalni bez mojego pozwolenia. I zapamiętaj sobie. Ktokolwiek wejdzie do stróżówki bez mojej zgody, będzie martwym człowiekiem. Udzielisz mi pozwolenia? Nawet cię nie znam. Dlaczego miałbym cię wpuścić do kopalni? A teraz spadaj stąd! Mam dużo roboty. Okej, rozumiem. Przyjemny pan. Dobra, no to pójdziemy sobie tutaj na dół. No bo jestem prawie że pewien, że ktoś nam tutaj pancerz daje. Tylko nie wiem kto. Może któryś z tych kretów. Sweeney. Ty dajesz pancerz? Tak mi się wydaje, naprawdę. Ale nie wiem, słabo by było, jakbym się mylił. Kim jesteś? Jestem najlepszym inżynierem, jakiego ta przeklęta kolonia kiedykolwiek widziała, chłopcze. Pilnuję, żeby nasi chłopcy nie ściągnęli sobie na głowę sterty kamieni, kopiąc w niewłaściwym miejscu. Chciałbym do was dołączyć jako kret. Czyżby? Tylko nie oczekuj zbyt wiele po tej robocie. 3 porcje ryżu na dzień. Resztę musisz sobie sam załatwić. Wiesz, dlaczego odwalamy całą tę brudną robotę? Żeby pewnego dnia móc wyjść na wolność z tego przeklętego więzienia. Cały nasz urobek jest składowany na wielkim kopcu. Raz w miesiącu każdy z nas dostaje 50 bryłek, żeby móc się porządnie upić. To najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć. Masz chociaż jakieś doświadczenie w tej robocie? Nie. No jasne. Dlaczego to zawsze ja muszę was uświadamiać? Słuchaj uważnie. Weź te ciuchy i załóż je na siebie, tutaj. Gdyby kawałek rudy spadł ci na bosą stopę, zostałbyś kaleką do końca życia. Oczywiście wtedy byłbyś dla nas znacznie mniej przydatny. Gdzieś w pobliżu powinien leżeć jakiś kilof. Oczywiście wiele z nim nie zdziałasz. Mówi się trudno. Jak dużo rudy udało wam się uzbierać do tej pory? Magowie mówią, że mamy już niemal całą potrzebną ilość. Kiedy będziesz w nowym obozie, rzuć okiem na kopiec. Okej. Plus 10 i plus 5. No i dobra. I w ten oto sposób dostaliśmy lekkie spodnie kopacza, czy też spodnie kreta. Naprawdę nie wiedziałem, że to zadziała, ale faktycznie działa. I cieszę się. Gdzie tu się wychodzi? Kurde. Ej, szczerze, zgubiłem się. Mamy wyjście. Już nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Ale dobra, myślę, że 10 pancerza to jest taka ilość, która może pozwolić nam wygrać walkę z wilkiem. No dobra, tutaj nie będę już chodził na skróty. Ciężko się też gra w tą grę trzymając caps lock, no ale trudno niestety. Nie bardzo mam wybór. No i też strzałka w prawo mi na klawiaturze nie działa, bo mam gównianą klawiaturę. I tak, zalałem klawiaturę ponad rok temu i do dzisiaj sobie nie kupiłem nowej. Tak bywa. Zresztą ta klawiatura działa, tylko spacja jest popsuta. No ale już tam szczegół. No w Gothica dałoby się na niej grać. Nie wiem, zabiję tego wilka. I chyba sobie zrobimy cięcie, aż dojdę do obozu.
ale najpierw walka. Jestem w stanie wytrzymać jeden cios więcej, ale to nic mi nie daje, więc robimy cięcie i lecę do obozu. Zobaczymy się, jak coś się ciekawego będzie działo. Dobra, jestem w obozie. I tak jak mówiłem, możemy zdradzić stary obóz, więc teraz pójdziemy to zrobić. A dokąd to się wybieramy? A gdzie mogę pójść? Do Laresa. Chcę porozmawiać z Laresem. Ale Lares raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. To już mój problem. Jak sobie chcesz. To nie mój problem. Oj, będzie chciał rozmawiać. Skąd się wybierasz? Chcę się zobaczyć z Laresem. Szef jest u siebie. Ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Mam tu listę z zamówieniami dla starej kopalni. Nieźle. Skąd ją wytrzasnąłeś? Dostałem ją od Jana. Masz tupet. Wysłali cię, żeby poddać cię próbie, tak? Założę się, że Torusa trafia teraz jasny szlak. To Diego zlecił mi to zadanie. Diego wypełnia tylko rozkazy Torusa. Jak go znam, pękłby ze śmiechu na wieść, że tu jesteś. To jak? Mogę wejść, czy nie? Wchodź śmiało. Laresowi oczy wyjdą na wierzch. Już więcej nie powtórzę. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Chcę do was dołączyć. Tak? A co takiego możesz nam zaoferować? Mam przy sobie listę zamówień dla starej kopalni. O, niech mnie. Albo jesteś cholernie odważny, albo cholernie głupi. Pokaż. Oto ona. Rzeczywiście. Wiesz, co z nią teraz zrobimy? Dopiszemy parę rzeczy, a ty zaniesiesz ją do starego obozu. A jak już dostarczą wszystko do kopalni, obrabujemy ich ze wszystkiego. To nie zajmie długo. Ha! Masz tu listę. Wiesz, co masz robić. Gdzie mogę się tu czegoś nauczyć? Na przykład u mnie. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoją siłę i zręczność. Przyda mi się. Nauczmy się... Chcę się nauczyć czegoś nowego. ...siły, bo jeszcze mało biję, więc plus 10 do siły to jest naprawdę dużo. Szczególnie na początku. Teraz będziemy w stanie prawdopodobnie pokonać tego wilka. W ogóle zobaczę sobie tą listę, czy faktycznie coś tam dopisali, czy nie, bo nigdy tego nie sprawdzałem. Tak, właśnie mi się przypomniało. 30 butelek piwa, 5 butelek wina, 25 smażonych udców ścierworadów, z pół tuzina sztuk oręża. No, opłaciło się, faktycznie. Tutaj będzie też booster, postać, która też będzie w Gothicu 2. I ona może nas nauczyć akrobatyki. Dzięki temu będziemy się poruszać troszkę szybciej. Wiesz co, poruszasz się tak jakoś sztywno. I nie wiem, czy trzeba mieć punkty, żeby to umieć. Bo punkty wydałem właśnie. Mogę ci pokazać, jak należy balansować ciałem. Nauczę cię akrobatyki. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcym. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Brakuje mi 40 ekspa. Dobra, no to trzeba to zrobić. Trzeba jakoś ekspa zdobyć. Więc... Chodźmy może, tu jest quest jeden do wykonania. Od tego Bala. Bal Kagan. Jesteś z obozu sekty, nieprawdaż? Jesteśmy Bractwem Śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Bal Kagan. Niech Śniący zawsze będzie z tobą. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj, by werbować nowych ludzi do naszego Bractwa. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie. Dlatego teraz zajmuję się wyłącznie sprzedażą ziela. Palenie ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach. Może nawet zbyt popularne. Ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. Dlaczego nie przyślą ci tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać Bal Isidro. Ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać swoje ziele na ryżówkę. Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Tak, duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom Bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru.
Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Myślałem, że i bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem Bala Isidro. Wysłałem wiadomość do Cor Caloma. Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać twoje prezenty? Mogę cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Źle to brzmi. Mogę ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami śniącego. Albo mogę pomóc ci zostać jednym z nas, jeśli zechcesz. Utrzymuję dobre kontakty z Cor Calomem i Bal Tajonem. To bliscy przyjaciele samego Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Wreszcie mogę ci zapłacić rudą, jeśli tak wolisz. 100 bryłek powinno wystarczyć, czyż nie? Jak dużo? Dobrze, daj mi to ziele. Komu mam je rozdawać? Na pewno znajdzie się wielu chętnych. Porozmawiaj z ludźmi. Tylko każdemu z nich dawaj jedną porcję. I jeszcze coś. Jeśli pozwolisz, by ktoś odebrał ci ziele albo sam je wypalisz, naszą umowę uznam za nieważną. Oczywiście. Dobra. Panie szkodnik. Masz. Chcesz trochę bagiennego ziela? Dam ci za nie 10 bryłek rudy. Proszę. Jak będziesz miał jeszcze trochę na zbyciu, zajrzyj. No i tak będzie wyglądała nasza praca, więc ja sobie pozwolę to rozdać poza nagraniem i zobaczymy się, jak już to rozdam, albo wam to przyspieszę. Cii. Hej, ty! Co? Ja? Tak! Chodź no tutaj. Czego ode mnie chcesz? Jesteś tu nowy, co? Od razu zauważyłem. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mógłbym ci pokazać, co w trawie piszczy. Przede wszystkim musisz uważać, z kim rozmawiasz. Widzisz tego faceta tam, przy ognisku? To bacz, strzeż się go. To się chyba nigdy nie skończy. A co z nim jest nie tak? Ma paskudny nawyk napadania nowoprzybyłych. Na twoim miejscu unikałbym go jak ognia. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy. A co chcesz wiedzieć? Okej, nie wiedziałem. No dobra, to ja kontynuuję rozdawanie ziela. Dobra, ziele rozdane, więc wracam do tego Bala, nie pamiętam jak miał na imię. Oddamy mu questa i mam nadzieję, że dostanę za to expa. No bo jednak potrzebuję te parę dziesięć punktów dosłownie. Rozdałem już całe ziele. Jest, super. Pierwsi klienci zaczęli się już do mnie zgłaszać. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Co chcesz dostać jako wynagrodzenie? Kasę chcę, dawaj rudę. Wezmę 100 bryłek rudy. Proszę bardzo. I przy okazji muszę się nauczyć akrobatyki, to się bardzo przyda. I za chwilkę będziemy mogli wracać do starego obozu. Też wykonać tam jeszcze kilka questów, które są trochę trudniejsze. No i będziemy mogli już zostać cieniem. Czekaj, pogadajmy lepiej o czymś. Po kilku lekcjach nauczysz się skakać na większe odległości. Pokażę ci, w jaki sposób można złagodzić efekt upadku z dużej wysokości. Tylko nie myśl sobie, że będziesz mógł skakać Bóg wie skąd. Akrobatyka przyda ci się również w trakcie walki. Pokażę ci, jak bardzo szybko zmniejszyć lub zwiększyć odległość dzielącą cię od przeciwnika. Powodzenia! Inni nie powinni wiedzieć. Dobra, i teraz mamy fajny skok odblokowany. Więc teraz możemy się poruszać dużo szybciej po mapie. No i myślę, że będzie łatwiej. Ciekawe mnie też, czy akrobatyka jest szybsza, czy mikstura prędkości. Możecie napisać, jak wiecie takie rzeczy. Ja niestety nie wiem. I teraz pytanie. Chyba nie ma sensu, żebym szedł walczyć z tym topielcem. On jest jeszcze dość silny. Nie sądzę, żebym miał szansę go pokonać z tym nędznym toporkiem, który mam. Więc chyba najlepiej będzie, jak tutaj sobie zeskoczę na dół. No już, schowaj to. Chcesz mnie zaatakować? Na razie jeszcze nie. Kiedyś cię sklepię. Naklepię was wszystkich dla expa. Uwielbiam to robić. No nic, dobra. Tam mamy panów, którym jeszcze zadzierać nie chcę. I ja sobie pozwolę chyba... Ło, jak mnie wywaliło do przodu. Ja sobie pozwolę chyba wrócić już poza odcinkiem do starego obozu, bo nie widzę większego sensu w tym, żeby pokazywać wam tą samą drogę.
Jedynie co to spróbuję pokonać tych krwiopijców, którzy tutaj są. Ale wydaje mi się, że mając plus 10 do siły powinno to już być naprawdę bardzo szybkie i bez najmniejszego problemu. Są jaszczury, więc wolę się z nimi nie bić. Tu mamy krwiopijców, dobra. Więc spróbujmy się z nimi. No i od razu lepiej, teraz mogę się bić. Kurwa, ale życia to jednak nie mam zbyt dużo. Jestem niestety papierowy. Co jest dobra, nie wiecie co? Chyba jeszcze trochę za szybko się na tych krwiopijców rzucam. Może lepiej sobie pójdę normalną drogą, albo wiecie co? Zakończymy odcinek jeszcze gdzie indziej. Jeszcze pokażę wam jedną miejscówkę, bo tutaj jest jeszcze inna droga do starego obozu, więc sobie pójdę tą inną drogą. Myślę, że to nie będzie głupie, żeby wam tą drogę pokazać. To też możecie zapamiętać dobrze to miejsce. Dobrze będzie, jak zapamiętacie to miejsce, i wytrychów nie mam. A szkoda. Dlatego, że to miejsce bardzo się zmieni w Gothicu 2. I myślę, że warto by było, jakbyście sobie zwrócili uwagę na to, jak ono wyglądało tutaj, a jak ono będzie wyglądać kiedyś. Gobliny przy sobie nic nie mają. Chyba w ogóle w jedynce nie opłaca się przeszukiwać goblinów, dopiero w 2 zaczynają mieć jakieś rzeczy przy sobie. Dobra, ziółka uzdrawiające, potrawka z chrząszcza, jeszcze jedna potrawka z chrząszcza, cudo, nie? Najlepsze jedzenie, jakie można pod barierem dostać. Dobra, idziemy, bo tutaj są jeszcze dwie postacie. Jedna jest dokładnie tutaj po prawo i ona nas uczy myślistwa, więc nic szczególnego. Ja na razie się tego uczyć nie potrzebuję. I tak jestem za słaby jeszcze na walkę z czymkolwiek. No ale spróbuję sobie zabić tego wilka. Może teraz się uda. Drugi. Nie wyszło niestety. Spróbujemy jeszcze raz. Uda się go zabić, na pewno wierzę w to. No i dałem radę. Wypiję potiona. Co jest? Już mam aż tyle życia? Wow, dobra. No to dobra wiadomość. Więc to jeszcze będzie chyba ścierwojad jakiś. Jego też sobie pozwolę sklepać. Tak, tutaj jest jeszcze tak, dwa ścierwojady, tam na górze widzę wilka. Zapamiętajcie sobie to całe miejsce. Tutaj będzie ukryta postać w Gothicu 2, z tego co wiem. Z surowcami do zamku. No, ale nie będę wam spoilerował, o co dokładnie chodzi. Tutaj na dole jest chata kawalorena myśliwego. Możemy sobie z nim zagadać. I teraz, nie wiem czy widzieliście, wyprowadziłem ten dodatkowy cios. Kumplu, głowa ci się powiększa i pomniejsza, kieszer. Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaję najwspanialsze łuki w całym stanie. A miecze? Ja bym chciał jakiś mieczyś. Pokaż mi swoje towary. Pokaż, co tam masz. Mam tylko łuki, sprzedaję. Dobra, to nie chcę. Tutaj za to mamy kretoszczura. I dokładnie w tej miejscówce będzie skitrana postać w dwójce. Ogólnie ta górnicza dolina staje się taka bardzo, bardzo inna w dwójce. To jest naprawdę cudowne uczucie móc wrócić tutaj w innej grze. To jest takie wow, jak to się zmieniło wszystko, nie? To jest zupełnie co innego niż jest obecnie. Jeszcze tutaj pani goblin. Spoczywaj w pokoju, pani goblin. Tu jeszcze mamy ścierwozjada, więc jego też pozwolę sobie zabić. Dla expa.
Nie no, dużo wygodniej by mi się grało, grając naprawdę z włączonym mikrofonem. I od następnego odcinka będę tak sobie nagrywać, bo będzie mi dużo lepiej. Tutaj gdzieś tam jest brama, więc wejdziemy sobie do zamku. Oddam jeszcze questa, jak już tu jestem w tym odcinku. A w następnym odcinku zajmiemy się już kolejnymi misjami i expieniem, bo już nawet mam jakieś tam zarys planów na kolejne odcinki. Więc nie ma co odkładać tego na kolejny odcinek, tylko zrobimy sobie to w tym odcinku. No i po prostu porobimy misję w następnym. Tak jak było to w odcinku chyba drugim, jak biegaliśmy po obozie i też wykonywaliśmy różne zadania. Diego, chodź tutaj. Mam listę od Jana. Dobra robota. Zaczynasz mi się naprawdę podobać. Czekaj. Trzymaj się. Patrzcie na to. Teraz informacje ogólne. Zakończone misje. To jest zaufania. Diego ucieszył się, gdy wręczyłem mu listę od Jana. Chyba nie zauważył, że Lares dodał kilka rzeczy od siebie, a może rzeczywiście widziałem dziwny błysk w jego oku. I Diego najprawdopodobniej ma w tym udziały, dlatego że Diego ma znajomość i w nowym obozie, i w starym obozie, i w obozie Bractwa, więc najprawdopodobniej Diego brał udział w napadzie na tą karawanę. No i dobra, to tyle, co miałem dzisiaj do powiedzenia. Teraz zamulałem w tym odcinku, wiem. Mam nadzieję, że i tak się podobało. No i tyle. Do zobaczenia. No i cześć.